No i słuchajcie, wykrakałem. Ale nie aż tak szybko, jak myślałem. Dobra, jest szybka. Okej. Poszła tam gdzieś. To tak, do dzisiejszego filmu potrzebne jest mi to. I to. Łyk kawusi. I możemy zaczynać. Zwierzęta, jakie wam dzisiaj pokażę, to jest, no, petarda. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę petarda, ja nie mam słów, żeby określić, jak się cieszę, że udało się je zdobyć. Mam tu jednego, dwa pająki, które przytargałem z ostatniej niedzielnej edycji zooegzotyki, która odbyła się w Częstochowie. A jeżeli już przy zooegzotyce jesteśmy, to serdecznie zapraszam was na kolejną edycję, która tym razem odbędzie się w Warszawie 4 czerwca. Ja oczywiście też tam będę, także jeżeli chcecie przyjść, pogadać o pająkach, zbić pionę, to nie ma najmniejszego problemu. Ale wróćmy do pająków. Spytacie się, skąd ja takie dziwa mam? Otóż te dziwa trafiły do mnie dzięki uprzejmości Jarka, który jest właścicielem Tarantula Home, czyli takiego w sumie sklepu z pająkami. I fanpage, a tym samym kontakt do Jarka załączam wam w opisie filmu i ja bardzo lubię robić z nimi interesy, bo gość normalnie czasami sprowadza takie rzeczy, których ja nie widzę u innych hodowców i właśnie między innymi takie rzeczy wam dzisiaj pokażę. Zacznijmy od mniejszego, który siedzi w tym oto pojemniku zwanym sosierką. Słuchajcie, ten mniejszy pająk należy do rodzaju Latrodectus. Ci, którzy siedzą troszeczkę w pająkach, kojarzą, że Latrodectus to jest po polsku wdowa, czyli innymi słowy kupiłem wdowę, ale nie taką czarną wdowę, która jest oczywiście nielegalna w Polsce. Illegal only when police there. Police not there, habibi everything legal. Tylko jest to wdowa pochodząca z Afryki, a normalnie czarna wdowa występuje w Ameryce Północnej i tam chyba środkowej. To jest Latrodectus cinctus i ma dopisek Sahara. I to jest pająk, który w Afryce w naturalnym środowisku występuje na pustyni i znalazłem też informację, że można go spotkać na sawannie. Także mamy tutaj afrykańskiego, typowo dzikiego po prostu Latrodectusa, który jest przepiękny, który jest paskowany, na razie czarno-biały. I z tego, co dowiedziałem się też od Jarka, to jest to jeden z większych pająków z tego rodzaju, czyli po prostu no ta wdówka, bo to jest samica, ona jest jeszcze maleńka, tak? No mam nadzieję, że urośnie do potężnych rozmiarów, nawet do większych niż Latrodectus menavodi, bo to generalnie nie jest moja pierwsza i zapewne nie jest moja ostatnia wdowa, którą tutaj mam. Aktualnie, a zresztą pokażę wam. Aktualnie obok niej mam zaszczyt gościć w tym oto ciekawym bardzo pojemniku innego Latrodectusa, który jest skitrany tam gdzieś. Za cholerę, ja go nie widzę. Słuchajcie, tutaj siedzi duża, a nawet bardzo duża samica Latrodectus menavodi. To jest pająk pochodzący z Madagaskaru i nie wiem, czy zdołam ją wam pokazać. Ona jest tam wciśnięta w róg, natomiast już ją kiedyś wam pokazywałem i to jest strasznie wielka klucha, bardzo duża, nabita samica. No i mam nadzieję, że właśnie do takich mniej więcej rozmiarów również ten Latrodectus cinctus dorośnie. Pytacie się, czy takie coś jest w ogóle legalne w Polsce? Oczywiście, że tak. Latrodectusy, czyli wdowy, są pająkami, których generalnie ludzie się boją, tak? No bo wiadomo, że do złej sławy przyczynia się tutaj czarna wdowa, która jest ogólnie znana z tego, że posiada dość silny jad i która może powodować latrodektyzm i od której ewentualnie można by sobie gdzieś tam umrzeć, chociaż są to przypadki skrajne. To nie jest tak, że wszystkie pająki z rodzaju Latrodectus posiadają ten jad o aż takiej sile. Owszem, ten jad jest silny i jest prawdopodobnie silniejszy od każdego jadu, który występuje u ptaszników, w sensie u tych takich puchatych, które sobie tutaj normalnie trzymam. Natomiast absolutnie to nie jest jad, który może spowodować, nie wiem, śmierć człowieka, czy jakieś poważniejsze konsekwencje. Nie, nie, nie. No i kolejna sprawa. Naprawdę nie wiem, czy ten pająk nawet byłby w stanie mnie ugryźć. One należą do rodziny omatnikowatych, tak? Tak się nazywa po polsku ta rodzina pająków, która zrzesza mnóstwo gatunków, między innymi też w Polsce. No i zrzesza też między innymi wszystkie wdowy, tak? I te pajączki mają tak maciupkie helicery, że no, żeby ugryźć, ja nie wiem, co by się musiało stać i jak mocno trzeba by było tego pająka przycisnąć do skóry. Poza tym, to są pająki, no, sieciowe, bardzo... Jakby to określić? Nie szukające zwady z człowiekiem, tak? One mają swój świat, swój żywioł, chcą się najeść, chcą się rozmnażać i to jest w zasadzie taki podstawowy instynkt tych pająków. Także jest to kolejny, chyba już czwarty albo piąty gatunek wdowy, który kiedykolwiek hodowałem. Fajnie, bardzo się cieszę, szczególnie, że te wdowy są po prostu ładne. A przynajmniej taka jest moja subiektywna opinia, no bo spójrzcie po prostu, jak ten pająk jest ubarwiony. On jest połyskująco czarny z kontrastowym wzorem. No czyli w zasadzie daje do zrozumienia, że lepiej się do niego nie zbliżać, tak? No bo tak to działa u
u owadów, u pająków, jeżeli coś jest kontrastowe, czyli na przykład żółto-czarne, tak jak osy, no to wiadomo, że ta osa może zrobić auć i żeby się lepiej do niej nie zbliżać, to są barwy ostrzegawcze, no ale tym samym po prostu te pajączki są świetnie ubarwione i to daje im taki ekskluzywny i taki groźny wygląd. Genialna sprawa. No dobra, dobra, wdowa wdową, ale w zasadzie nie spotkaliśmy się tu dla wdowy, tylko dlatego, co siedzi w tym pudełku. Już zresztą widzicie, także jest spoiler, nazwę. To jest Heteropoda lunula i nie byłoby w tym nic niezwykłego. Znaczy, może i trochę byłoby, bo to jest ogólnie rzadko spotykany gatunek w hodowlach. Gdyby nie to, że to jest dorosła samica, a dorosłą samicę z ręką na sercu, przyznam się szczerze, widziałem na sprzedaż pierwszy raz w życiu w Polsce. I jak sami widzicie, ja tutaj mam już szkiełko, które jest otwierane od góry, żeby zachować taką fajną, dużą wilgotność, bo jest tylko jedna kratka wentylacyjna. Tutaj no, ja dałem trochę takiego sztucznego mchu, no wiecie, co kto lubi. I mamy też wertykalne płaty tuby korkowej, więc myślę, że ten pająk będzie miał się tutaj dobrze. Mam pewne obawy co do tej samicy, o których zaraz wam powiem, no i oczywiście przeniesiemy sobie tego pająka tu. Heteropoda lunula to jest pająk, o którym ja wiedziałem jeszcze przed tym, jak kupiłem swojego pierwszego ptasznika lata temu. Pająk jest przepiękny, występuje w południowo-wschodniej Azji, tam od Indii aż po Tajlandię. Generalnie typowo tropikalny azjatycki gatunek. No i z nim są pewne problemy. Po pierwsze, z tym konkretnym osobnikiem problem jest taki, że on z tego co wiem pochodzi z odłowu. Ergo może sobie paść bez powodu. I takie są realia, ja jestem na to przygotowany, więc nagrywam ten film jak najszybciej się da, żeby po prostu ta samica nie padła. Druga sprawa. Z tego, co mi mówił Jarek, od którego kupiłem tego pająka, to z nią bywają problemy z karmieniem. Póki co nakarmiłem ją raz. I chyba znalazłem taki mały patent, jak to robić. Po prostu wrzuciłem jej świerszcza tak no, do tego pudełka, które chcąc nie chcąc jest dość ciasne na nią. I po prostu odczekałem dobę i wtedy się okazało, że ona tego świerszcza zjadła. Czyli patent jest taki, że wrzucamy ofiarę do pająka, zamykamy w ciasnej przestrzeni, no i czekamy, tak? I chcąc, nie chcąc, ten pająk po prostu po jakimś czasie on ją zje. Także na to już wymyśliłem sposób. Gorzej, zobaczymy jak będzie w terrarium, bo w terrarium ona ma więcej miejsca i może to być troszkę bardziej problematyczne. Kolejna sprawa. Ten pająk należy do rodzaju heteropoda, tak? Jest to heteropoda lunula, czyli należy do rodzaju heteropoda. I heteropody są znane z jednej bardzo nieprzyjemnej dla hodowców rzeczy. Nie jest to jad, bo jad mają raczej słaby. Nie jest to ubarwienie, bo ubarwienie mają piękne. Tryb życia mają dość skryty, więc okej, okay, tutaj też mógłby być maleńki problem. Natomiast głównym problemem jest to, że one są piekielnie szybkie. Serio, to są takie demony prędkości. Ja już widzę, jak ona się zachowuje w tym pudełku, jakie ona ma przyspieszenie i pomimo tego, że to jest dorosła samica, ona jest dość ciężka, ociężała, jak na taki gabaryt pająka, którego w Polsce nie spotkamy. I pomimo tej swojej masy, pomimo tej swojej pozornej niezgrabności, jest zajebiście szybka, naprawdę. To jest chyba pierwszy pająk z rodzaju heteropoda, co ja się go trochę dygam otwierać, bo nie wiem, co się stanie. Mógłbym to oczywiście zrobić na bardzo bezpiecznie, czyli po prostu wsadzić to pudełko do terrarium i tam go troszkę uchylić, dźgnąć pająka i szybko zamknąć i wtedy, no, byłoby to w miarę kontrolowane. No ale co to by była za zabawa, nie? Zresztą wy też pewnie chcecie zobaczyć, jak taki pająk mi ucieka i jak ja tego pająka łapię, więc zrobimy to troszkę w mniej kontrolowany sposób. Przeprowadzkę zrobimy na koniec. Na razie o samym pająku. Słuchajcie, heteropoda lunula to jest gatunek, który pojawił się w Polsce w hodowli stosunkowo niedawno. Ja wcześniej nie widziałem ofert, także nadal jest to rzadzizna i tak jak mówię, dorosła samica to jest coś niebywale ciężkiego do spotkania, niebywale ciężkiego do zdobycia i w zasadzie to cudem się ją udało zdobyć, bo dzięki temu, że byłem na giełdzie trochę wcześniej, to po prostu wyhaczyłem tę samicę i ugadałem się z Jarkiem, że ja ją od razu biorę, bo mi ją ktoś wykupi. Także tutaj trochę podcwaniakowałem. Pająk należy do rodziny Sparacidae, czyli do rodziny spachaczowatych. O tej rodzinie już wiecie dość sporo, bo ostatnio było kilka filmów na ten temat, między innymi był film z rodzajem Holconia, czyli z pająkami z Australii. Był film o naszym zielonym, rodzimym pająku z rodziny spachaczowatych, czyli o spachaczu zielonawym. No i jeszcze kilka tam się filmów przemknęło. Między innymi była słynna fotografia, gdzie pająk z rodziny spachaczowatych jest pokazany jako niewyobrażalnie wielki. No i pająki z rodziny spachaczowatych, no po pierwsze są bardzo szybkie, to już wiemy, taka szczególnie właśnie rodzaj heteropoda, demony szybkości. Po drugie, są to pająki, które kurczę, trochę straszą ludzi, nie? No bo one jednak są duże, potrafią być bardzo duże i są deczko straszne, nie oszukujmy się. Natomiast generalnie są niegroźne i ich taka bardzo rozpoznawalna angielska nazwa to są Huntsman Spiders, tak? Czyli po polsku w cudzysłowie tak zwane Huntsmeny. Na polskim YouTubie z tego co wiem jest jeden film, który nagrał Kuba Zając, z tym, że tam pokazywał głównie małe osobniki, bo tylko do tej pory maluchy były dostępne. No a dzisiaj pokażę wam jak wygląda dorosła sztuka. Jest to pająk, który jest po prostu piękny. To trzeba powiedzieć i według mnie to jest chyba najlepiej ubarwiona heteropoda, jaka istnieje na całym świecie. I to widać szczególnie
szczególnie kiedy zrobi się jej fotę z fleszem, bo wtedy uwidaczniają się takie różowo-fioletowe refleksy, które ona ma na udach, jeszcze w połączeniu z białymi kropkami, z tym ogólnym takim ubarwieniem trochę moro, no daje to tak przegenialny efekt. Na co dzień bez flesza to ona jest taka, wiecie, szarobura. Natomiast właśnie światło robi, o kurde, troszkę się wzburzyła. Przerażająca jest. Także po prostu piękny pająk. No dobrze, jakoś sobie z tym poradzimy. Jest pająk, jest penseta, robimy przybliżenie i coś spróbujmy z tego ukleić. Dobra, nie ma tragedii. Ona jest, wiecie, taka... Ja jej nie ufam strasznie, serio, bo ona siedzi cały czas skitrana, a jak wystrzeli, no to koniec. No i słuchajcie, wykrakałem. W ostatnim momencie udało mi się dosunąć szafę do końca. Czekajcie, bo nic nie widzicie pewnie. O. W ostatnim momencie dosunąłem szafę do końca, bo ona się bardzo chciała tam wcisnąć. No i teraz jest straszny problem. Jest szybka, od razu wam mówię. Czekajcie, z nogą przytrzymam szafę. Kurczę. Ale nie aż tak szybka, jak myślałem. Dobra, jest szybka. O, szlak. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Próbuję się tam wcisnąć, wiecie. Ale mi zasrała podłogę. No dramat po prostu. Dramat, 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 dramat. No i co, ja teraz nie mogę stąd odejść, no kurde. Muszę ją odgonić stąd, bo... Okej. Dobra, nie jest źle. O kurwa, poszła tam gdzieś. Cholera. Co jest grane w ogóle? Dobra, chyba znalazłem z nią nić porozumienia. Okazuje się, że ona naprawdę nie jest taka straszna. Wygląda na to, że ona się po prostu zmęczyła tą ucieczką. I ja po pierwsze muszę posprzątać kupę, którą tam zostawiła. Ale summa summarum, ta samica jest naprawdę spokojna i nie jest taka zła. No zobaczcie tylko. Przecież nic się nie dzieje, ona sobie chodzi. Wszystko jest git. No dobrze, skoro już mamy taką sytuację, to teraz... Okej. Jestem cały w pajęczynie, ale powiem wam, że spodziewałem się, że będzie gorzej, naprawdę. Ten pająk jest całkiem przyjazny. I to jest dobra wiadomość. Czyli jednak summa summarum, słuchajcie, nie miałem racji. Ten pająk, mimo tego, że należy do rodzaju heteropoda, to jednak wydaje mi się, że przez tą swoją ucieczkę i na początku faktycznie był mega szybki, to teraz on jest spokojny, bo się po prostu zmęczył. I normalnie ona teraz potrzebuje chwili odpoczynku, żeby zregenerować tę swoją szybkość i żeby znowu stać się demonem. Ale tutaj, kurczę, o, i sobie skacze. Ale ona się niesamowicie charakterystycznie porusza. To jest coś przegenialnego. Ja wam chciałbym to pokazać, ale niech ona zejdzie na płaski ten. Na tutaj. O. I teraz zobaczcie. Jak ja jej będę troszeczkę przeszkadzał w pójściu tam, gdzie ona chce. Pójdziesz do nas troszkę bokiem. O. A to jest tak strasznie charakterystyczne ułożenie dla rodziny spachaczowatych, że to jest koniec. Zobaczcie, ona jest szersza niż dłuższa. No chodź. Myślę, że powinienem ją w końcu wpuścić do tego terrarium. I teraz pająka robimy tak. No. Jak skoczyła w ogóle. Dobra, poczekamy aż się zagnieździ, no i potem zrobimy jej jakiś update. Mam nadzieję, że ona mi pożyje dość długo, bo te pająki ogólnie dość długo żyją, tak swoją drogą, jak na pająki właściwe. One chyba ponad 2 lata potrafią dociągnąć, więc to no, nie w kij dmuchał. Ach, zobaczymy. No, powiem wam, że momentami to mi się gorąco zrobiło. Mamy już nowego pająka w nowym terrarium. Zobaczymy, jak on się tutaj będzie chował. W sumie ona. I jedyne, co mi jeszcze dzisiaj zostaje zrobić, to posprzątać kupę, która zrobiła w rogu pokoju. I tym oto gównianym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy film. Dajcie znać oczywiście, jak wam się podobało, czy pająk się podoba, czy drugi pająk się podoba, co w ogóle sądzicie na temat tego oto gatunku. I widzimy się w kolejnych filmach. Hej! I tak to właśnie jest. Odcinek bez kupy na kanale to odcinek stracony. A to chrząszcz, a to co? O, i to już zdążyło zaschnąć w ogóle, no genialnie. Dobrze, chociaż ścianę nie osrała. Chociaż tyle. No. A jeszcze tutaj. Ty mendo, ty mała.